Chodź. Pomóż mi. Szybciej. Słuchaj, z tymi samolotami w zoo to prawda. Ja ci je, ja nic nie kręciłem, ja ci chcę je pokazać. Znowu jakiś pomysł z siostrą? Nie, naprawdę chcę ci je pokazać. Leszek, Agata, nie, teraz Leszek, nie mam czasu. Agata. Leszek, Agata, Leszek, Agata, Leszek, Agata, Leszek, Agata, Leszek, Agata, Leszek. Daj na lizaki. Zjeżdżaj stąd. Daj na lizaki, bo powiemy, że nie byłeś w pralni. Spływaj. Daj na lizaki. Masz. I zjeżdżaj, zjeżdżaj, uciekaj. Jest. To dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dawaj, dawaj, Szarek. Dobrze, że jesteś, nie będę musiała odgrzewać obiadu. Poczekamy tylko trochę na Leszka, dobrze? Dobrze, dobrze. Nie jestem pewna, czy nasz brat zaszczyci nas swoją obecnością. Nie, nie, uspokój się, uspokój się. Jest obiad. Przy stole siedzimy. No więc, Wisiu? Dobrze, w porządku, zaczynamy jeść. Nie będziemy na niego czekali. Czy Leszek uprzedza, że się spóźni? Dla mojego brata te formy nie istnieją. Uważaj za drobne mieszczańskie. Agnieszko, nie poznaję cię dzisiaj. Ale o co właściwie chodzi? Mój drogi braciszek od pewnego czasu stał się w naszym domu gościem. Nie zauważyliście tego? Mamo, ona się bije! Dzieci mają być grzeczne. Widzisz, masz być grzeczna. Cześć, co tu robisz? Cześć. Szukam bąbli. Tak? Widziałem je tam, przy kamieniu. Proszę, poczęstuj się. Nie, dziękuję. O, cześć, co tu robisz? Cześć, ja? No ty, chyba, że nie ja. Gdzie? No tutaj. Nic. Thank you.
to co? To idziemy. Proszę. Czy można wybrać buty? Jakie chcecie? San Marco, Kastingery, Tatry? Najlepsze. Kastingery, który numer? 6 męska. Chwileczkę. Ty masz taką samą nogę jak ja. No ale po co ci takie najlepsze? Przecież ty nie umiesz jeździć. Jak będę chciał, to będę lepszy od ciebie. No dobra, zobaczymy. Nareszcie jesteś. Gdzie się włóczyłeś? Kiedy to się do domu wraca? Włóczysz się i włóczysz, a ja wszystko za ciebie mam robić, tak? Dobrze mieć starszą siostrę. Kiedy to się wszystko skończy, co? Co się czepiasz? Ja się nie czepiam, tylko trzeba posprzątać w domu, bo tata już dawno wrócił. Dobrze, dobrze, tylko już nic do mnie nie gadaj. Między nami zakochani, zakochani między nami. Leszek, musisz to teraz robić. Tak. No i co? Nie, Leszek, daj spokój, nie zgubaj, gdzie się jesteś. Idź, idź, idź. A sprzątanie? Idź jutro. Dobrze, ale potem będziecie mieli pretensje, że nic nie robię. Coś ci dzisiaj to sprzątanie nie idzie. Może byś poszedł do pralni? Dobrze. Zaraz, zaraz, kwit. Masz kwit, tylko wróć zaraz. Dobra. Cześć! Co się z tym Leszkiem dzieje? Nic, nie. Poszedł do pralni i nawet mi pomógł. Także wszystko w porządku. Cześć, nie wiesz, gdzie jest Leszek? W domu też go szukają, ale pewnie poszedł z baletu. Z Agatą? Gdzie są? Leszek ciągle się kręci pod jej domem. Bąble mówiły, że poszedł gdzieś z nią, a miał iść do pralni. Gdzie poszli? Tam, pewnie do twojej kryjówki. A to co to jest? To RWD-4 żwirki. Potem miał RWD-6 z Wigurą. Nad tym pracowałem kilkanaście miesięcy. Chciało ci się? Słuchaj, a ten Żwirko i Wigura, oni też robią takie modele? To ty nic o nich nie wiesz? Przecież to najwspanialsi lotnicy polscy. Czy słyszałeś o Pawłowej, Leżarcie czy Wiesiołowskim? Słyszało się co nieco. Latałeś już kiedyś samolotami? No, jeszcze nie. Na przykład Tikar. On latał o własnych siłach. Ale zbudował skrzydła. Też był konstruktorem. No to narciarze. Oni fruwają sami. Jeździsz na nartach? Nie interesuję się tym. To widać. A wiesz, że niektóre figury lotnicze do złudzenia przypominają figury baletowe? No na przykład beczka, spirala, świeca. Balet. Przecież to wygląda zupełnie inaczej. Popatrz. Bis, bis. Zamurowało cię, co? Dalej, dalej. Z przyjemnością popatrzę, jak mój były przyjaciel wstępuje na drogę kariery baletowej. O co ci chodzi? A kto przysięgał dochować tajemnicy? Jak Agnieszka z bąblami była, to przecież nic nie mówiłeś. Dobra, dobra. Wiesz, jak ktoś taki się nazywa? Zdrajca i pajac. O co ci chodzi?
Sam jesteś pajac. Co? Spokój. Uspokójcie się, no. Przestańcie. Przestańcie. Zwiewaj, bo idę oberwiesz. Smarkacze, zupełne smarkacze. Jesteście skończone pajace, dwa durnie. Wydaje mi się, że wszyscy przesadzają. Nie mam złe przeczucia. Boję się, no. Naprawdę bardzo się o niego boję. Siedzisz w tych swoich krzakach, nic cię nie obchodzi. To nie chodzi o mnie, ale synowi musisz poświęcić jakiś czas na rozmowy. W ogóle jakąś uwagę mu poświęcić. Ale o co chodzi? Obawiam się, oby moje słowa się nie sprawdziły, ale obawiam się, że Leszek wpadł w złe towarzystwo. Złe towarzystwo? A co to jest złe towarzystwo? Chłopak musi przez wszystko przejść. No tak, ale on ma dopiero 11 lat. Beata! Chodź, szybko! Bo co? Tata zapalił papierosa. Co ty pleciesz? Chyba przez tego Leszka. A co masz mu do zarzucenia? No, wiemy, że Leszek pożyczył od Agnieszki sporą sumę pieniędzy, nie wiadomo na co. Poza tym to nie jest ten sam Leszek, naprawdę. Przychodzi do domu, tak jest zmęczony, przygarbiony, smutny, zaflejtuszony. Chłopak jego wieku powinien zajmować się sportem, nie uważasz? Porozmawiam z nim. Ała! Za to chcesz? 100. Człowieku, czy ty jesteś poważny? 2 dychy i bierzemy. To nie sprzedaję. Poczekaj, jeszcze poglądamy. Nie, dawaj. No patrz, przecież tutaj odpada, nie? I bardzo biały cały jest, no tu i patrz, się kręci nawet. Krzysiek. Czego? No patrz, jest cały rozgrubotany. Jak z tymi butami? Z jakimi butami? Poczekaj na stary. No tymi narciarskimi. Stary. Ty sobie za wiele nie obiecuj. Ja ze zdrajcami się nie zadaję. Kapujesz? I on tu jest prodzywiały. W ogóle to ten cały zegar, to nie ma teraz wartości. Widzieliśmy tutaj. Dlatego to jest takie dobre, o. Mamusia! Mamuś! Uczeń przyszedł. Cześć, jadłeś obiad? Paweł Gania! W pracy, a ty jadłaś coś? Tak, zjadłam jakąś zupinę. Słuchajcie, będę... Dzień dobry, kochana. Ja już tak dłużej nie mogę wytrzymać. A co się stało? Dzisiaj zderzył Leszka, a jego znów nie ma. Nie, no to widocznie mu coś wypadło. Ale Leszek miał załatwić zakupy i znowu nie przyszedł. Córeczko... Umówiłam się dzisiaj z Krystyną, no i jestem już pół godziny spóźniona. Wychodzę, do widzenia. Do widzenia, cześć. Słuchaj, Andrzej, chciałabym, żebyście byli możliwie cicho, bo będę wkuwała logikę, dobrze? Dobrze, zrobi się. Postarajcie się. Zakomujcie, odstępy i jazdy. Dokładnie, dokładnie. Tempo, 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 chłopcy. Bardzo ładnie, zupełnie nieźle.
Raz, 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 raz. Dobrze. Leszek, a co z tobą? Krzysiek, poczekaj. Leszek, robisz to źle. Musisz być bliżej tyczek. Prawie dotykać barkami. Nie piersiami, a barkiem wchodzić w tyczkę. Skręt w kolanach i biodrami do stołu. Krzysiek, pokaż im. Jazda. Nie jest to jeszcze, przyznacie państwo sami, taka wspaniała technika prowadzenia nart jak w Pucharze Świata, ale przecież ten chłopak ma dopiero 13 lat. Jeszcze może byś się ruszył, trzeba pozmywać. Coraz trudniej się jedzie. Śnieg jest mokry. Ogłuchłeś? To pozmywaj. Odsłoń. Tato, jak on się odzywa? Proszę cię, żebyś kazał mu posprzątać. A bąble to już nic nie będą robić. Tato, no powiedz mu coś. Ale proszę bez tych krzyków. Ten chyba zbywać, niech pozmy. Jak to ten? Przecież jest Leszka kolej. No właśnie mówię. Po pierwsze, nie będę ciągle zmywał. No zresztą nie mam teraz czasu. Tato, kategorycznie cię proszę, żeby on posprzątał. Jeszcze wspaniała kariera sportowa, ale na starcie już jest następny zawodnik. Nie też bolą nogi, ręce. Ostatni zawodnik w dzisiejszej imprezie. A czy wy nie możecie takich drobiazgów raz na zawsze ustalić między sobą? Jedzie znakomicie. Bo ona jest... Ale spokój, no. My pozmywamy, ale jak Leszek da nam puścić płytę z 2 plus 1. I też grafity. I grafity też. Cicho, warany. Ojej, Leszek. Jeszcze ostatnia bramka i jest. I to na najlepszy czas dnia. Ostatni zawodnik w dzisiejszym konkursie i jednocześnie zwycięzca. Zwycięzca zawodów dla 13-latków. Co to jest? Co? A to. Dawaj, szybko. Spokój. Bo cię wleje, no. Dawaj. Spokój. Dawaj, szczeniaku. Puśćcie, no. Co to jest? Bo wam wleje. Patrzę na ciebie z lotu sokołów. Patrzę na ciebie z wysoka. Zawsze mi jesteś bliska pospołów wiotka i czarno oka. Zakochany, zmywać mu się nie chce. Z lotu sokołu nauczyłbyś się pisać sokołu. Co to jest? A jak się mówi, z lotu sokołu? Z lotu sokoła. On się za jakąś idiotką ugania, a ja wszystko w domu mam robić, tak? A tobie żal, bo za taką ropuchą się nikt nie ugania. Z jakim prawem czytasz cudze listy, co? Przecież to nie był list. Wszystko jedno, dlaczego to zrobiliście? Bawiliśmy się w rewizję, jak na Kodżaku. On to miał pod płytami. Nieważne, gdzie miał. Nie wolno czytać niczego, co jest cudzą tajemnicą. Leszek, chciałem z tobą porozmawiać. Ponieważ nie jesteś już dzieckiem, więc chciałbym cię traktować jak poważnego mężczyznę. A dla nas mężczyzn najważniejszą sprawą są nasze obowiązki, z których musimy się wywiązywać, żeby być na poziomie. No i w związku z tym, a właściwie nie w związku z tym, tylko w ogóle stwierdzam, że ostatnio mamy dla siebie no za mało czasu. A propos, znacie trochę czasu w następną niedzielę, bo są takie zawody międzyszkolne, na które was chciałbym zaprosić. Uwaga, uwaga! Witamy wszystkich gości oraz sympatyków narciarstwa. Rozpoczynamy międzyszkolne zawody w slalomie równoległym. Zawodnicy jechać będą parami, zaś z każdej pary zwycięzca przechodzi do następnej... 38, 42, następny, 57, 41, 30, 15. Wiesz, zapomniałem gogle. Ciężko ci będzie jechać. Może weź moje. Nie, dziękuję. Obejdzie się. Chodź, Grześ. Uwaga! 4, 3, 2, 1, start! Uwaga!
Wygrał numer 30. Do następnego zjazdu przygotowuje się numer 30. Wygrał. Poczekajcie, to pierwszy bieg. Zobaczymy, co będzie w następnym. Prosimy sędziów startowych o... Uwaga! 3, 2, 1, start! Niżej, kolana niżej! Wygrał numer 42. Do następnego biegu przygotowuje się numer 42 i 44. Mówiłem, że powinien więcej trenować. No tak, ale wiesz, przecież to jest jego debiut. Słabo ci poszło, co? Ach, trudno. Ale na Krzyśka nie ma dzisiaj mocy. Pocisz się. Dobra, zobaczymy w następnych zjazdach. Powtarzam, trzeciej i czwartej bramki. 3, 2, 1, start! Proszę sędziów startowych o chwilowe wstrzymanie startu. O chwilowe wstrzymanie startu. Coś ci się stało? Mam z głowy całe zawody. No trzeba coś z tym zrobić. Nie ma co już, wszystko z głowy. Poczekaj sekundę. Tak, to Zieliński już wysoko. Panie profesorze! Chwileczkę, Kwiatkowski i Rybicki teraz pojedzie. Panie profesorze, coś trzeba zrobić, jakoś mu pomóc. A co, stało mu się coś? No nie narty sobie złamał. Trudno, odpada wobec tego. No ale może są jakieś inne. Na stoku, skąd wziąć inną parę? Szkoda, świetnie jeździ. Nic się nie da zrobić. No, niestety nie jesteś w stanie nic tutaj zdziałać. To co, Kwiatkowski i Rybicki? Tak, już są na starcie. Uwaga, sędziowie startowi. Przygotować się do startu zawodników numer 44 i 58. Powtarzam, 44 i 58. Zdejmuj buty. Chcesz stracić szansę? Pospiesz się. No. Uwaga! 3, 2, 1, start! Zawodów został numer 42, Krzysztof Zawadzki. Dziękuję. Drobiazg. Ale ładnie. Ładnie pojechałeś. No to jak, jedziemy? Ale moje narty. Chyba, żebyś mi jeszcze raz pożyczył. Co? No weź. Dziękuję. No to chodźmy. Wszystkim ludziom, co do pracy spieszą, wszystkim kwiatom, co się słońcem cieszą, wszystkim kotom, co nowe śpią, listom noszą roznoszącym listy i uczniowi, co do szkoły gna, i gołębiom szarym jak dzień blisy.
i tatusią, którym za